Dzień dobry moi drodzy, słuchajcie, od ostatniego vloga minęło dużo czasu, ponieważ był w grudniu. Swoją drogą ten grudniowy vlog był dla mnie super i bardzo go lubię oglądać. Natomiast chciałam Wam powiedzieć, że mam teraz taki okres, w którym jest sesja, zaraz mam egzamin licencjacki, jest dużo nauki, za 2 tygodnie mam najtrudniejszy egzamin chyba dla mnie w tym semestrze, no trigonomikę. Dlatego też to są takie 2 tygodnie, przez które będziemy się dużo uczyć. Dzisiaj mam fryzjera, jutro mam kosmetolog, w środę mam wkładanie zęba, ponieważ nie mam szóstki. Musiałam sobie zrobić nie implanta, ale coś innego, powiem Wam potem o tym. Natomiast uznałam, że ten weekend, ten tydzień będzie na tyle ciekawy, że warto go po prostu nagrać, więc let's go. Słuchajcie, wczoraj wymyśliłam sobie, że będę siedziała na moim ulubionym fotelu, bujanym. I będę do Was zgadała wstęp do vloga, natomiast wczoraj go zerwałam. Nie wiem, czy to widzicie. I siedzę na nim, tylko że na ziemi. Jakby co, to nie... Te fotele nie są przeznaczone do tego, żeby bujać się tak, jak na huśtawce. Co byśmy się dzisiaj nie nudzili, to jedziemy rowerem. Sprawdzam, czy wszystko wyłączyłam, wyłączyłam. Proszę bardzo, outfitik mój. Tak jest, są skarpetki w serduszka. Jest okej. Skończyłam jedną pracę i między jedną a drugą pracą idę szybko do fryzjera. Mam nadzieję, że zdążę na treningi, ponieważ nie mam pojęcia, ile to zajmie. Jestem niesamowicie zmęczona po pracy, natomiast wiem, że jeżeli teraz się nie nauczę, to już się w ogóle nie nauczę tego, co miałam dzisiaj zrobić, więc muszę. W ogóle zrobiłam sobie taki plan właśnie, w jaki dzień czego będę się uczyła, bo uznałam, że tak będzie mi się łatwiej zmobilizować i jakby nie będę się tak bardzo bała tej nauki, ponieważ ilość materiału zawsze mnie przytłacza i jestem taka, wiecie, że po prostu przeraża mnie to. A jak sobie tak rozplanowałam to wszystko naprawdę na takie małe fragmenty, małe jakieś tam działy, to zdecydowanie łatwiej jest mi do tego podejść, więc lecę z pierwszym tematem i dzisiaj będziemy jeszcze szli na spacer z moją koleżanką, której nie widziałam naprawdę kupę czasu. Się tylko i wyłącznie do mycia zębów, ponieważ jedę do pani kosmetologa, więc nie ma sensu, żebym cokolwiek robiła z moją buzią. No i co? Pojedziemy tam rowerem. Ponieważ uznałam, że to będzie dobry trening, ponieważ znowu nie mam czasu na trening w ciągu dnia. Dlatego pojedziemy tam rowerem, no a potem treningi z dziećmi w przedszkolu i to tyle. Także ogarniamy się i jedziemy do pani kosmetologa. Ja już jestem po wizycie u pani kosmetolog. Klepnęłam sobie teraz na ławeczkę, żeby do Was pogadać, ponieważ mam jeszcze chwilę do zajęć z dziećmi. Poprosiłam, żeby dała mi lekki podkład. Jak widzicie, moja skóra jest, no, nie jest w czołowym stanie, aczkolwiek naprawdę była w gorszym stanie jeszcze parę miesięcy temu, bo pierwszą wizytę u pani kosmetolog miałam w styczniu, a mamy już czerwiec, więc no już trochę się tam u niej leczę. Dzisiaj miałam zabieg regeneracyjno-bakteriobójczy, antybakteryjny. Antybakteryjny i regeneracyjny. Dobrze mówię? Chyba tak. Natomiast wyszedł mi ostatnio w badaniach niedobór enzym UDO, czyli nietolerancja histaminy, co oznacza, że najprawdopodobniej moje problemy są związane właśnie z tym, moje skórne problemy. Dlatego muszę wprowadzić odpowiednią dietę, jakieś tam tableteczki są to przyjmować i powinno być spoko, przynajmniej na tym się skupię. Ale myślę, że tak bardzo intensywnie się na tym skupię dopiero po egzaminach moich, ponieważ teraz idziemy na zajęcia, potem szybko do domu, żeby się uczyć, wracam potem znowu na zajęcia z dziećmi, więc no ciężko jest mi teraz jeszcze dbać o jakąś super dietę. W
100% zdaję sobie sprawę, że jest to idealna sceneria, ponieważ tu są idealne drzwi, a tu jest też nagranie. Więc myślę, że sceneria do nagrywania jest świetna. A tam jeszcze jest wystający z szafy wieszak. Ale nieistotne, słuchajcie. Byłam na kolacji, nagrywałam telefonem, ponieważ oczywiście zapomniałam zabrać aparatu z auta. Ale spotkałam się z Mają. Maja to jest moja przyjaciółka z liceum. Razem z Jagódką byłyśmy w takim, wiecie, trio w liceum. I najlepsze jest to, że Jagoda jest teraz w Chorwacji na Erasmusie. Maja jest w Stanach na stypendium, wróciła teraz... teraz i wraca w sierpniu. Dlatego też mamy chwilę, żeby się sobą nacieszyć. Dlatego... 3 lata temu spotkałyśmy się w trójkę właśnie u nas w mieście. 2 lata temu pojechałyśmy... 2 lata temu? Co ja mówię? Boże, sorry, ja już jestem zmęczona. Rok temu pojechałyśmy razem do Krakowa na wakacje, a w tym roku jedziemy razem w góry, więc jestem przeszczęśliwa, że mimo tego, że każda ma swoje życie, nie mamy ze sobą takiego stałego kontaktu, to wiecie, potrafimy się zorganizować i zawsze jest cudownie, zawsze mam o czym rozmawiać i takich przyjaciół właśnie Wam życzę w życiu. Ale słuchajcie, Maja nie przyjechała do mnie z gołymi rękoma. Maja kupiła mi mgiełkę. Mgiełkę z Victoria's Secret, taką jakąś nową, z nowej kolekcji. Najlepsze jest to, że ja dosłownie 2 dni wcześniej szukałam sobie mgiełek z Victoria's Secret, bo uwielbiam je, a nie chciałam czegoś takiego ciężkiego na tylko takiego lekkiego jakiegoś zapachu. Więc proszę bardzo, mamy tutaj najlepsze, co może być, czyli kokosa w nutach zapachowych. Dlatego no, jakby trafić lepiej nie mogła. Ja się tym już wypsikałam i pokażę Wam jeszcze kurteczkę, którą znalazłam w rzeczach, które moja mama chciała wywalić, w sensie wywalić. O, dodać je chciała. Zobaczcie to. No patrzcie, jest prześwietna, taka sztruksowa. Myślę, że jest idealna teraz właśnie na takie momenty, gdzie jest nie ciepło, znaczy jest gorąco. Ale czasami jeszcze rano jest trochę zimno, więc naprawdę taka kurteczka szałowa. Także ten dzień uważam za super udany. Naprawdę jak zobaczyłam Maję, to wszystko mi się przypomniało. Jeszcze spotkałyśmy się pod naszą starą szkołą, więc w ogóle było cudownie. No i moi drodzy, to tyle. Ja będę teraz się myła i... co Wam powiem, uczyła. Może Wam pokażę trochę, jak się uczę. Ale jak nie pokażę, to znaczy, że zasnęłam. Że po prostu nie miałam czasu i uznam, że nie jest to w ogóle ciekawe. Także to tyle. Lecę się kąpać, uczyć i najprawdopodobniej widzimy się jutro, chyba że jeszcze jakieś przebitki tutaj wstawię. Czekam w aucie, zaraz właśnie idziemy do pana, który będzie się dzisiaj zajmował moimi zębami, ponieważ widzicie mnie teraz ostatni raz, słuchajcie, bez zęba. Widzicie mnie ostatni raz bez szóstki. Znaczy mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i rzeczywiście za Was wrócę już z moją szóstką w środku. Natomiast to chciałam powiedzieć, że bardzo się stresuję, bo boję się dentystów, boję się znieczuleń, igieł, w ogóle jakby wszystkiego, co jest związane z dentystą. Więc bardziej się stresuję niż cieszę, że będę miała jakby w końcu 6 i będę miała wszystkie zęby. Natomiast nie ma co, moi drodzy, przeżywać. Idziemy i nie biorę ze sobą kamery, bo boję się, że będą na mnie patrzyli wszyscy taką. Więc nie biorę i widzimy się zaraz z zębem. Tak wygląda osoba, która ma 6. Jestem już po, ogólnie były momenty nieprzyjemne, ponieważ doktor stwierdził, że nie będzie mnie znieczulał, bo musiał wyjąć moje stare jakby wypełnienie, w sensie te, które zrobił mi ostatnio, żeby włożyć jakby w to mostek. Czyli tego mojego zęba. No, ale nie było sensu znieczulać mnie na parę sekund, dosłownie w sensie jakby parę sekund mi tylko grzebał w zębie, więc nie było sensu mnie znieczulać, dlatego troszeczkę czasami było nieprzyjemnie, ale jestem już po, jest super, mam 6, duży etap w moim życiu, w którym się stresowałam, który mnie stresował, został zamknięty, bo tyle ile się, wiecie, nachodziłam, najpierw kanałówka tego zęba, potem okazało się, że jednak wyrywanie, potem, że musimy może szczęka zejść, teraz to, szukanie tego lekarza, no i w końcu, słuchajcie, mamy 6.
Słuchajcie, rano byłam w paczkomacie, ponieważ przyszły mi dwie koszulki z HM-u. I to jest właśnie jedna z nich. To jest taka koszulka, wiecie, Ala Skims. I powiem wam szczerze, że jest niesamowicie przyjemna w dotyku i w ogóle jest bardzo wygodna i fajna. Więc wam polecam, kosztowała 4 dyszki. Zamówiłam taką i czarną. A my teraz spadamy na grilla, więc... Dzisiaj mało w sumie było nagrywane, ale w sumie jedyne co robiłam, to się uczyłam i co? I myliśmy auto, więc jakby nic ciekawego. Słuchajcie, z 18 dopiero wróciliśmy z nadkanału, bo chłopaki łowili rybę. Ja jedyne co robiłam, to leżałam na suchej i wbijającej się wszędzie trawie. Ale było bardzo spoko. Jedyne co, to dzisiaj się niczego, kompletnie niczego się dzisiaj nie nauczyłam, nawet nie otworzyłam żadnych notatek, nic, zero. Ale wydaje mi się, że taki dzień jest każdemu potrzebny. Natomiast mam w głowie coś takiego, że wiecie, że jakieś zagadnienie miałam dzisiaj zrobić, nie zrobiłam ich i że nie zdążę, w ogóle wiecie, lawina myśli. Natomiast jutro wszystko nadrobimy, ponieważ jutro mam tylko 3-4 godziny jakoś na obiedzie rodzinnym, a resztę dnia będziemy po prostu się uczyć. Także to tyle i do jutra. Słuchajcie, z dzisiejszego dnia tak naprawdę widzieliście parę urywek. Ja jakby między tym, co wam pokazywałam, dość sporo się uczyłam. Aczkolwiek nie tyle, ile mówiłam sobie, że pouczę się wczoraj. Natomiast nie jest to istotne już w tym momencie. Ja już zaraz lecę spać, tylko się jeszcze ogarnę. Bardzo wam dziękuję za oglądanie tego filmiku. I co? I mam nadzieję, że uda mi się wplatać więcej takich tygodni ze mną. Zwłaszcza teraz, takich, jak jest nie tak intensywnie. To zawsze jest jakaś taka fajna odskocznia, że sobie to wszystko nagrywam. Potem będę miała pamiątkę z tego, jak bardzo było ciężko, ale przetrwałam. Więc mam nadzieję, że zostawicie mi tutaj jakieś łapki. Mam nadzieję, że do góry. Będzie mi fajnie, jak dać jakiś fajny komentarz i to tyle. Dziękuję bardzo. Muah.